10 lutego w centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu odbył się turniej finałowy żeńskiej Lotto Ligi 3x3. Czym różni się ten rodzaj koszykówki od zwykłego basketu? Zdecydowanie intensywność i fizyczność jest większa i przede wszystkim tu nie ma czasu za bardzo myśleć. Tu się reaguje na ruchy obrońców, tu nie ma czasu na ustawianą koszykówkę, na zagrywki, na taktykę, na analizy i tak dalej. Tu się gra po prostu jak najlepiej się potrafi technicznie, jeden na jeden. Tu jest najważniejsze w tej grze. A czego twoim zdaniem zabrakło troszeczkę w tym ćwierćfinale, że jednak nie udało się przejść dalej? No też trzeba wziąć pod uwagę, że wygrałyśmy 3 mecze do południa, one nie grały żadnego. To już jest przewaga dość spora, uważam, bo jednak, tak jak mówię, ta koszykówka jest fizyczna. Jeszcze my wystąpiłyśmy w składzie, który nie jest zbyt wysoki, więc podwójnie traciłyśmy energię na bronienie wysokich zawodniczek. Także myślę, że gdzieś tutaj fizyczność zaważyła na tym zwycięstwie Lublina. A widzicie jeszcze swoją przyszłość w tego typu rozgrywkach? Ja chętnie bym wzięła udział w takich turniejach, tak. Mi się to bardzo podoba. Zaraz więcej o wynikach, ale najpierw pytamy o niecodzienną scenerię, w której rozgrywane były zawody. To na pewno bardzo fajna sceneria, bo bardzo dużo osób może nas zobaczyć. Przede wszystkim, że gramy w galerii, więc nawet jeśli ktoś nie zamierzał tutaj być, przechodząc, robiąc zakupy, zawsze może przyjść, zobaczyć, zarazić się tym miłością do basketu 3x3 i zostać z nami dłużej, więc bardzo fajne miejsce. I cieszymy się, że został właśnie rozegrany tutaj finałowy turniej. Zwycięstwo w rozgrywkach odniósł zespół SKK Polonia Warszawa. Drugie miejsce należało do Energii Toruń, trzecie do AZS UMCS Lublin. Tuż za podium uplasowała się Arka Gdynia. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.